bone precision. Uznałam, że dzisiaj sobie pojadę nad ocean, ponieważ jest niedziela i niedziele są moje. Wczoraj dodałam odcinek podcastowy, który był dosyć trudniejszy i boję się nawet iść w komentarzu zobaczyć, jaki jest odzew, bo mówiłam o bardzo trudnych rzeczach, bardzo wrażliwych dla mnie i boję się, że ktoś umniejszy moje uczucia i zaboli mnie to bardzo. Dlatego dzisiaj nie robię nic, nie dotykam telefonu, skupiam się na prawdziwym życiu i nad tym, nad czym mam kontrolę. Dostałam wiadomości na Instagramie, dużo słów wsparcia i zrozumienia, za co jestem niesamowicie wdzięczna, ale wczoraj na przykład miałam jeden z lepszych dni. Poznałam ostatnio nowe dziewczyny z Bumble Friends, które mieszkają w West Hollywood, mega blisko mnie i są świetne, są mega zabawne. I pojechałyśmy do Silver Lake, do baru z winem i spotkałyśmy Matilda Jerf, bo akurat jest w Los Angeles. Ogólnie zauważyłam, że jak spotykam się z dziewczynami, to zawsze rozmawiamy o randkowaniu. Wiecie, to są takie rozmowy o mężczyznach, jakby ja nie mogę powiedzieć, o czym my rozmawiamy tutaj. Apartments Californication Tanker. Byłam w piekarni Giusta, to jest jedna z lepszych w Los Angeles i kupiłam sobie carrot cake. Wow, to jest dobry dzień, to jest bardzo dobry dzień. Get a real
Od pewnego czasu moją ulubioną rzeczą do jedzenia na śniadanie jest śniadaniowe burrito. Za każdym razem, jak idziemy gdzieś do jakiejś restauracji czy coś, to zamawiam na śniadanie. Wiem, co lubię, spróbowałam różne rodzaje i wydaje mi się, że odkryłam, jak łatwo zrobić burrito, które smakuje trochę jak w restauracji. Wiem, jak je składać, żeby było jak najlepiej. Wiem, co dodawać, trochę ulepszyłam, trochę nad nim pracowałam. Jest jedna rzecz, której brakuje mi, ale to już jest więcej rzeczy do roboty. Placek ziemniaczany, albo tutaj się nazywa to w Stanach tater tot. Często w Polsce to było na komuniach czy jakichś weselach. Takie, wiecie, ziemniaczki panierowane, oni to wkładają jeszcze, albo taki placek ziemniaczany. Tak samo jak w McDonaldzie jest placek ziemniaczany na śniadanie do kupienia. Do tego mi brakuje i było idealnie. I jeszcze ketchup, ale wydaje mi się, że z tym, co mam, takie podstawowe ogarnęłam i jest przepyszne, dlatego chcę pokazać. Zaczynamy od jajecznicy. Patelnia, która się nie klei, non-stick, jest najważniejsza i najlepsza. Bardzo niska temperatura i dajemy masło. I co będziemy potrzebować? Dwa jajka, później wrapy, już mam takich pełnoziarnistych, bez mąki, proteinowe, whole grain, low glycemic index, no idea. Połówka awokado, cebula czerwona. Będę też robiła swoją pickled onion. Nie teraz, ale kiedyś, bo kupiłam cebulę wielkości mojej głowy. I coś, co uważałam za takim game changerem, to musi być w tym śniadaniowym burrito jakieś mięso. Sweet Italian Chicken Sausage, kiełbaski z kurczaka z przyprawą taką włoską. It's pretty good. Jajecznicę ja robię na jak najniższej temperaturze, albo nawet wyłączam, tylko masło się rozpuści. Używam połowy kiełbasy i przekrajam ją na pół. Kiełbaski. Zobaczcie, jak mamy piękną zimę. Dzisiaj jest 1 grudnia. Jest słoneczko, 20 stopni, więc przepraszam Was, jeżeli u Was tak nie jest. Tak wygląda burrito i moim sekretem, żeby nic nie uciekało bokami, to jest najpierw się zakłada boki, a później górę. Trzeba mocno upychać. Zielony hot sauce, jalapeno, mój ulubiony, i musztarda, ponieważ musztarda mi pasuje do kiełbasy, więc w zależności co czuję, słodki ketchup też by był idealny. Zacznę od tego. Następnym razem jeszcze podsmażę tą cebulę razem z kiełbasą. Wydaje mi się, że będzie jeszcze lepsza niż taka, wiecie, surowa. Albo zrobię tą piklowaną cebulę. To bym mogła jeść codziennie. Gdy jadłam słodkie śniadania, na przykład owsianki czy jakiś jogurt, i czasami dalej to jem, na przykład owsianka, ponieważ jest to tak szybkie, jakby tanie do zrobienia. Ale teraz ciągnie mnie bardziej na słone i też na, wiecie, jakieś typu mięso czy jakieś takie dziwne rzeczy. Ostatnio miałam ochotę na bigos. Ogólnie mam ochotę na wszystkie rzeczy, które są z Polski. Na kluski śląskie. Wydaje mi się, że może w przyszłym tygodniu pojadę do Ikei na klopsiki z ziemniaczkami i groszkiem. I jak nie jadłam mięsa, to nie było tak, że to była jakaś restrykcja, że ja sobie, wiecie, zabraniałam, że nie mogę jeść mięsa, bo jakby też nigdy nie miałam ochoty. To był taki mój styl życia, że ja nie jadłam mięsa i w ogóle nie myślałam, nie tęskniłam za mięsem i bardziej mięso mnie, wiecie, jak odrzucało czy brzydziło, a teraz wszystko się zmieniło. Na co dzień jem roślinnie, jakby nie kupuję kurczaka. Teraz w lodówce jedyne, co mam z mięsa, to są takie kiełbaski, ale tak to przestałam kupować jakiegoś kurczaka, żeby robić w domu, tylko jak wychodzę i coś jest z mięsem, to często to zamawiam, ale tak to jakby nic się nie zmieniło i jem raczej tak w 100% roślinnie. You have me wrapped around your finger, and I can't seem to leave. Baby, let me breathe. Please don't be naive. You got me staying a little longer. Oh, you're so cute to me. Please speak carefully. Just want you here with me. But I don't mind if you don't want me to sleep tonight.
don't say goodnight. Wracam właśnie z pilatesu. Moje ulubione zajęcie ostatnio. Jest godzina 9. Mówiłam już na moim angielskim vlogu. Instruktorka od tego pilatesu jest tak zabawna, pozytywna, ale w taki prawdziwy sposób. To były moje 4. czy 5. zajęcia i będę wracała. Dzisiaj było mega ciężko. Cała się trzęsłam. Czuję się wymęczona. Czuję się zawsze wymęczona i później przez 3-4 dni muszę odpoczywać. I chodzę do jednego studia. Mega former, mega reformer. I to jest bardziej, jest jeszcze więcej dodatkowych rzeczy przy tym reformerze, bo też chodziłam na taki na solid core, ale to był taki podstawowy reformer. Najbardziej mi się to podoba, ponieważ czuję, że z zajęcia zajęcie robi się silniejsza i używam takich mięśni, których jeszcze nigdy nie używałam w swoim życiu. I później, jak idę na matę, jak trenuję w domu też, robię sobie jakiś tam ab workout, wiecie, bo chodzę na zajęcia raz, 2 razy w tygodniu, to czuję, że jak robię na przykład brzuszki albo jakieś inne ćwiczenia, to te mięśnie się aktywują i moja postawa się poprawiła. Czuję się po zajęciach bardziej wyprostowana, mniej taka, wiecie, spięta, taka porozciągana, bo dużo, wiecie, robimy jakichś takich... Nie powinnam tego robić. Robimy dużo jakiegoś takiego otwierania, więc czuję, że też mi to pomaga bardzo na postawę. Jak zobaczyłam tę książkę w księgarni tutaj w Los Angeles, to miałam takie oh my god, jakby muszę kupić i widziałam, że właśnie rozkoszny wydał książkę i miałam takie, że wow, jaki super Modern Vegetarian Cooking from Global Poland, czyli takie polskie, ale bardziej w modern wersji przepisy i chcę tutaj zorganizować jedną dinner party, imprezę, obiad, jakby kolację dla znajomych i chcę właśnie zrobić mnóstwo jakichś takich polskich, ale właśnie w fajnej odsłonie, bardziej nowoczesnej. Ta książka jest przepięknie wydana i miałam takie, że muszę ją kupić. Jest mnóstwo przepisów i fajnie, że wszystkie są też wegetariańskie i takie świeże. Jak Erika zobaczyła tą książkę, to miała takie, że wow, czy to jest polska kuchnia? I mówię, że to jest w bardziej nowoczesnej odsłonie, ale że tak. I ja jestem bardzo dumna z Polski i przed wyjazdem nigdy nie byłam taką fanką, że wiecie, o, Polska jest super, kultura w Polsce, wszystkie te rzeczy, które mamy. Wiecie, tłusty czwartek, czy jagodzianki, wszystkie takie sezonowe rzeczy, ci pierogi. Teraz tak bardzo oceniam Polskę. Jeżeli ktoś wyjechał za granicę, to może mi dać znać. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób z poczucia tęsknoty i takiej nostalgii. Zaczynam trochę bardziej romantyzować to miejsce, bardziej doceniać. Gniecione ogórki na paście z wędzonego tofu. Będę odwzorowywała przepisy, będę się dzieliła. Na pewno zaproszę znajomych i urządzę kolację. Gołąbki i zobaczymy. Ale jak zobaczyłam tą książkę w księgarni, to miałam takie... Oh my god! Takie poczucie dumy. Michał jest niesamowity, jego wszystkie przepisy są niesamowite. Tu jest na przykład pieczona kapusta. Kanapka z grzybami, z twarożkiem. Dip z bakłażanu i z suszonych pomidorów. Lentil soup. To jest tak ważne i zachęcam każdego, żeby wspierać twórców i wspierać osoby, które tworzą, które są z Polski. Mamy bardzo wiele uzdolnionych osób i warto ich właśnie wspierać, żeby się rozwijali bardziej i globalnie. Chyba to jest mój pierwszy raz, jak wychodzę z domu w spiętych włosach. Nie wiem, jak to wygląda z tyłu i się boję. Użyłam takiej pasty do włosów, do stylizacji. Jak ogarnę, jak spinać sleek włosy, to wam opowiem. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio poczułam się zainspirowana, żeby bardziej pokombinować z moimi włosami. I zobaczymy, czy będę tego żałowała, czy moje uszy będą innego koloru niż cała moja twarz. Ale zbieram się właśnie
właśnie powinnam wychodzić za 10 minut na girls dinner. Mam inną ekipę koleżanek, z którymi widzę się od czasu do czasu i postanowiłyśmy, że będziemy spotykać się częściej i wychodzić na kolację. Idziemy do John and Vinny's. To jest jedna z najbardziej popularnych pizzerii, restauracji z włoskim jedzeniem. I niektórzy mówią, że najlepsze włoskie jedzenie w LA, więc zobaczymy. I boję się, że będę spóźniona. Dzisiaj miałam terapię i uwaga, nie płakałam na terapii. Sukces. Ale przed terapią sobie powiedziałam, że Sara, nie będziesz płakać. Wystarczy? Bo ostatnio przeżywałam jakby na terapii, zawsze płakałam i miałam takie, okej, tym razem coś zmienimy i nie będziemy płakać. I mi się udało, bo później, wiecie, jestem cała taka wymęczona, boli mnie głowa. Zaopatrzyłam się w lip plumper, który się nazywa What the Fake z Essence, ale szczerze to średnio działa. Jest taki bardzo miętowy, ale to tyle. Ostatnio kupiłam sobie też żel do brwi nowy. Może nagram jakiś update make-upowy za niedługo. Jestem w bardziej mojej girly era. Zaczęłam trochę bardziej być mojej feminine energy i przykładać się do tego, jak wyglądam dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie. Z update'ów zarówno tydzień, kończy mi się szkoła, w poniedziałek wyjeżdżam do Joshua Tree. I'm living my life. Wyszłam z dołka, było bardzo źle. Grałam odcinek podcastowy o tym, jak ciężko jest być silnym i wydaje mi się, że w tym odcinku tak wyładowałam się, że powiedziałam wszystko, co mi tak leżało na sercu i miałam takie następnego dnia i nawet jak edytowałam ten filmik, to miałam takie, wszystko jest w porządku i trochę się bałam dodać ten filmik, ale miałam takie, powiedziałam to, co mi leżało, idzie to w eter, będzie dobrze. No i teraz czuję się dobrze i czuję się taka trochę savage. Nie ma nic do stracenia i trzeba get your shit together. Dzisiaj mam ochotę na glow. Wydaje mi się, że jak są takie sleek włosy, to właśnie nie będę malowała rzęs, ale mam rozświetlacz i na powiekach. I na policzkach. Kupiłam ostatnio 10 różnych konturówek z NYXa, ponieważ te kolory są tak dobre. Ta jedna moja ulubiona to jest Truffle coś tam. Później Sandstorm. I jeszcze taką ciemniejszą kupiłam. Brown. To jest mój clean girl makeup look. Spóźnię się. Love you. Czy moje włosy wyglądają ok z tyłu? I don't care. But I do. Okay. It tastes like I drank my water in my diffuser, you know? It tastes like soap. You're special. Paulina's like, I love like plain tart. That's my favorite. Frozen yogurt. Yeah. Yes.